Straszna przepowiednia z Ukrainy. Trzecia wojna światowa wybuchnie w latach 30. XXI wieku. Tajemnicza przepowiednia proroka z Ukrainy pokazuje najbliższą przyszłość w czarnych barwach. Zmarły w 2012 roku duchowny Jonasz, archimandryta monastyru Świętego Wniebowzięcia w Odessie, był słynnym w całej Ukrainie prorokiem, którego przepowiednie często się spełniały. Tak jak Krzysztof Jackowski, którego znacie, samozwańczy prorok z Afryki, o której też pewnie słyszeliście, czy też przedstawiciel Watykanu, wieszczył trzecią wojnę światową, której konsekwencją będzie koniec znanego nam świata. Jonasz przepowiedział wybuch trzeciej wojny światowej, która według jego słów ma się rozpocząć w latach 30. XXI wieku, czyli za jakieś 20-15 lat. Ukraiński jasnowidz stwierdził również, że nadchodząca wojna stanie się najbardziej krwawą w historii świata i pochłonie też nieprawdopodobną liczbę ofiar. Niestety prorok zapowiedział także, że po zakończeniu tych działań wojennych ludzkość nie będzie w stanie odbudować zniszczeń i powrócić do dawnego stylu życia. Archimandryta monastyru Świętego Wniebowzięcia w Odessie twierdził również, że trzecia wojna światowa stanie się końcem historii większości państw na świecie. Jedyny ocalały kraj będzie znajdował się w północnej części świata. I teraz można by zadać sobie pytanie, który to będzie kraj w północnej części świata. Tych krajów może być sporo, ponieważ może być to nawet Europa Północna, sama Europa. Może być to Ameryka Północna, Kanada lub Stany, lub na przykład Rosja, lub Japonia. Dużo jest krajów, które są na północy, więc tutaj on nie sprecyzował, który kraj, które państwo ocaleje. Tego nie wie nikt. Prorok jednoznacznie też powiedział, że trzecia wojna światowa zacznie się od poważnego konfliktu dwóch państw, które pomimo starań całego świata nie będą w stanie dojść do porozumienia. Czyli tutaj też można sobie przypuszczać konflikt dwóch państw. Pierwsze, co się nasuwa, to oczywiście Rosja i Stany Zjednoczone. Może być też konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami, ponieważ o Chinach bardzo mało się mówi. Może być konflikt Stanów Zjednoczonych na przykład z Iranem. Iran nie jest akurat taką potęgą też ekonomiczną jak na przykład Stany, Rosja i Chiny, bo najczęściej mówi się o tych trzech państwach, że tam może narodzić się konflikt, czyli te trzy najpotężniejsze państwa na świecie. Tutaj nie jest to sprecyzowane, podobnie jak państwo północne. Czyli nie wiemy, ale możemy się spodziewać i możemy sobie domniemywać, kto i jak. Każdy ma jakieś swoje typy. Wiadomo, że na pewno tutaj będą Stany w to wmieszane, to jest pewne. I nie będą mogły dojść do porozumienia, tak jak pan Jonasz to przedstawił. Impas polityczny przerodzi się w walki zbrojne, które rozprzestrzenią się w krótkim czasie na cały świat. Czyli ja przypuszczam, że to może być wojna, która wybuchnie w pewnym miejscu i ona się rozprzestrzeni. No też może nasuwać się Bliski Wschód, ponieważ jest to takie zapalne ognisko, takie wylęgarnia wręcz wszystkich konfliktów. Duchowny przewidywał, że przed nadejściem wojny sytuacja polityczna na świecie spowoduje dewaluację dolara, a następnie kryzys i problemy ekonomiczne. Dlaczego oni gonią za dolarem? Te dolary to jak liście jesienią, które wiatr zwiewa w dół drogi. Wkrótce będą one tańsze niż papier. Tak, to jest cytat Jonasza, czyli on tutaj mówi o tym, że dolary nie będą miały większego znaczenia, ponieważ ich wartość nie będzie taka jak teraz. Ona już przepadnie, dolar już tak jak liście z drzew. Nic nieznaczący. Słynny starzec, czyli Jonasz, kilka lat wcześniej trafnie przepowiedział wojnę na Ukrainie. Powiedział wtedy tak. Rok po mojej śmierci będzie wielki szok. Będzie wojna. Będzie ona trwać przez 2 lata. Pierwsza Wielkanoc po wielkim konflikcie będzie bardzo krwawa, a druga będzie wiązać się z wielkim głodem. Duchowny zmarł 18 grudnia 2012 roku. Rok po jego śmierci rozpoczęła się wojna o niepodległość w Ukrainie. Jeszcze wam omówię jedną sprawę. Teraz apokalipsa na Ukrainie, proroctwo świętego Pajsusza z góry Athos. Święta góra Athos to cała republika zarządzana przez prawosławnych mnichów. W gruncie rzeczy
Ona od dawna stanowi raj podatkowy. I dopóki Angela Merkel płaci, rząd Grecji nie ma najmniejszego zamiaru nic w tej sprawie zmieniać, ponieważ Góra Athos znajduje się na terytorium Grecji. Niedawno Górę Athos odwiedził prezydent Rosji Władimir Putin. Dla mnichów z Góry Athos jest on po upadku Konstantynopola prawnym następcą carów i władcą III Rzymu, czyli właśnie Władimir Putin. I dlatego w katedralnej świątyni zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy mnisi dla Putina przeznaczyli miejsce na tronie bizantyjskich cesarzy. Do najsłabniejszych mnichów Góry Athos należy zmarły w 1994 roku starzec Paisusz. Nazywał on się Arsenios Esnepidis. Kanonizowany przez świętobliwy synod konstantynopolskiej cerkwi w 2015 roku. Starzec Paisusz stał się szeroko znany dzięki wydanym w kilku językach, także po polsku, książkom z duchownymi wskazówkami i poradami. A niedawno święty Paisusz objawił się pewnemu mnichowi na Cyprze. Przyszedł do starca na Cyprze, kazał zapisać wszystko, co powie i objawił mu, co będzie tu na ziemi. Starzec z Cypru wszystko spisał i przekazał pisma mnichowi Nektariosowi. Starzec Nektarios wszystko przeanalizował i rozesłał przekaz świętego Paisusza na prawosławne portale i blogi. Powodów, aby mu nie wierzyć, nie ma, albowiem w ostatnich czasach po wizycie prezydenta Rosji na Górze Athos wielu mnichom objawił się starzec Paisusz. Jego przesłanie mówi o zbliżających się zdarzeniach oraz podaje receptę, jak się można uratować. Żal za grzechy, spowiedź, post. I to ma dotyczyć wszystkich, ponieważ Grecja stanie się latarnią prawosławia, a Rosja fundamentem tej latarni. Jak zwykle w trudnych czasach dla prawosławia, naród rosyjski weźmie na swoje barki brzemię zwycięstwa i odpowiedzialności. I to mogłoby się trochę też sprawdzać do tego, że wcześniej było powiedziane, że ocaleje jedno państwo północne. Więc kto wie, czy to właśnie nie chodzi o Rosję. Czy tutaj Rosja weźmie taką odpowiedzialność za brzemię zwycięstwa i odpowiedzialności za prawosławie. Rosja przystąpi do wojny nieoczekiwanie dla swojego narodu. Będzie to odpowiedź na prowokację Turków na Bliskim Wschodzie. Walki będą krwawe, lecz Pan rozsławi Helladę i Rosję. Hellada, czyli Grecja. No to akurat tak trochę mnie zaniepokoiło wręcz, ponieważ no wiecie, co się ostatnio działo w Syrii? Turcja? No takie bardzo niepokojące jest to, co teraz usłyszeliście. Prawosławie rozkwitnie na czele z prawosławnym władcą, który będzie już władał całym terytorium zagarniętym niegdyś przez Turków, a w tym także Konstantynopolem przemianowanym na Carogród. Tron bizantyjskich cesarzy w świątyni zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy na Górze Athos zostanie przeznaczony wyłącznie dla władcy III Rzymu ze stolicami w Moskwie i Carogrodzie. Spełni się marzenie XIX wieku. Carogród będzie nasz. Rosja, według objawienia przekazanego starcowi na Cyprze, będzie także miała drugi krwawy front na Ukrainie, o którym zapowiadali już wcześniej święty Metody z Olimpu oraz święty Kosma Etolski. Tyle zapisał mnich z Cypru na swoim piśmie przesłanym ojcu Nektariosowi. Szczegółowe proroctwa świętego Paisusza dotyczące Ukrainy otrzymał ojciec Nektarios nieco później i przekazał je prawosławnym. Przedstawił mu je jego młodszy przyjaciel i brat z tej samej celi, ojciec Christofanos z Góry Athos, któremu objawił się we śnie starzec Paisusz. Na Ukrainie rozpocznie się apokalipsa. Tak ojciec Christoforos rozpoczyna zapisany tekst stanowiący objawione mu słowa dotyczące wyłącznie Ukrainy. 1 milion ludzi przebywa w miejscach pozbawienia wolności, w więzieniach, aresztach, szpitalach psychiatrycznych. 700 tysięcy, a może nawet ponad milion ludzi jest alkoholikami. 350 tysięcy, a może nawet do 1 miliona ludzi to narkomani. 250 tysięcy, a może więcej jest zarażonych wirusem HIV. 365 tysięcy, a może nawet do 1 miliona jest chorych na gruźlicę. 1 300 000 choruje na cukrzycę. 1 700 000 to bezrobotni. 1 700 000 to uchodźcy.
Zachorowalność na gruźlicę w ostatnim roku wzrosła o 8%. 200 tysięcy to bezdomni, 80 tysięcy to prostytutki, 165 tysięcy w przypadku przemocy domowej w rodzinie, a połowa bitych to kobiety w ciąży. 250 tysięcy aborcji co rok. Wysoka śmiertelność. Najwyższa na świecie po Lesoto. Epidemia kokluszu. Masowe fałszerstwa lekarstw w sprzedaży. 118 miejsce na świecie według stanu zdrowia ludności. Nie ma insuliny. W pierwszej piątce krajów świata z najgorszą gospodarką. Na 135 miejscu na świecie według swobód gospodarczych. Ukraina nieuchronnie ginie. Kraj wpada w lej, mogący ją przekształcić w czarną dziurę. A to już najczystsza apokalipsa. A po apokalipsie może nastąpić Armagedon. Sami u siebie wywołali wojnę. Zabijają ludzi. Wszystko się rozwali. A z drugiej strony są tłuste kreatury. Miliarderzy ze swoimi rodzinami. Na czele Ukrainy stoją ciała obce. Rozbójnicy, grabieżcy, sprzedawczyki. Święta cerkiew prawosławna jest rozbita. Rozerwana na części. Rozkwitają różne pogańskie kulty, włącznie z czarnymi kultami mającymi wyznawców w wyższych sferach kraju. Rodzący formują coraz bardziej dyktatorski reżim pod pretekstem walki z korupcją. Ukraina jest poniżana przez zepsuty Zachód i mamiona możliwością bezwizowego przemieszczania się. Żadna walka z okupacją nie powiedzie się. Ukraina zmierza do ruiny gospodarczej. Prawosławny naród Ukrainy ocknie się i uzmysłowi sobie, że źródłem ruiny kraju jest rządząca, wyobcowana grupa. Naród Ukrainy podejmie bój o własny ratunek. Wewnętrzna wojna i przelew krwi na Ukrainie ustąpi, gdyż tak jak zawsze naród rosyjski zaprowadzi tam porządek. Słuszna interwencja narodu rosyjskiego początkowo będzie krwawa, ale zapobiegnie samounicestwieniu Ukrainy i szybko doprowadzi do zaprzestania przelewu bratniej prawosławnej krwi i zjednoczy rozbitą świętą cerkiew prawosławną na Ukrainie. Ukraińcy przystąpią do triumfującego III Rzymu, a zbiegnie się to ze zwycięstwem w Turcji i jej upadkiem. Zadziwia wszystkich znajomość szczegółów i precyzja proroctw świętego Pajsusza w części objawionej ojcu Christoforosowi. Niektóre szczegóły proroctwa wyglądają niczym dane Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, co nadaje temu proroctwu ogromną wiarygodność. Wygląda na to, że zgodnie z przedstawionymi proroctwami znajdujemy się na progu wydarzeń, które zmienią radykalnie współczesny świat i radykalnie odmienią przyszły, historyczny los i znaczenie geopolityczne Rosji jako rzeczywistego III Rzymu.